Witam was serdecznie, drodzy bracia i siostry, w drugim odcinku z cyklu Let's Play, czyli zagrajmy w Grand Theft Auto Vice City na PlayStation 2 w ramach cyklu Car Selling Plays Games. Dobrze, drodzy bracia i siostry, dzisiaj sobie będziemy kontynuować nasze zmagania w tejże grze. Wykonamy sobie pierwszą, właściwie można powiedzieć, misję, jeśli chodzi o główny tok fabularny. Nosi ona kryptonim The Party, ale zanim to zrobimy, musimy najpierw się udać do Kena Rosenberga, oznaczonego literą L na mapie, bowiem on zleci nam tą misję. Także wychodzimy z hotelu Ocean View, na dzielnicy Ocean Beach, wsiadamy do Admirala i jedziemy. Jak miło. Gra Twisted Sister z utworem I Wanna Rock. Ale niestety w związku z tym, że prawa autorskie mogą zostać zidentyfikowane, muszę zaprzestać słuchania tej muzyki. A szkoda, bo ja uwielbiam muzykę metalową i hardrockową we wszystkich jej przejawach. Nie mówiąc, że inne gatunki muzyczne są złe. Oczywiście ja szanuję inne gatunki muzyczne, ale po prostu mi nie podchodzą. Dla mnie są inne. Nie to, że są złe, są po prostu inne. Dobrze, ale to nie jest dzisiaj tematem naszego odcinka. Idziemy wykonać pierwszą naszą główną misję pod tytułem The Party, czyli impreza. Zapraszam do obejrzenia cutscenki. Go get some sleep, he says. I have been sitting in this chair all night with the lights off, drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine, and then I'm gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Oh, there's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there sticking my head out the door. No way, not gonna happen. I told you, shut up. I'll go myself. Oh, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here. Stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go, come on. Who does that guy think he is? Now I gotta dress like a chump as well as hang out with them? I like this shirt. No i tak właśnie w ten sposób rozpoczynamy naszą pierwszą misję. Lecz zanim udamy się na jacht pułkownika Corteza, który będzie naszym przyszłym pracodawcą, musimy udać się do sklepu Rafaela, aby zmienić nasz ubiór. Także jedziemy. Muszę tylko uważać, żeby nie wjechać w żaden radiobus albo nie przejechać żadnego obywatela, bo na przykład policjantów spokojnie sobie zaparkuje. Wysiadam z auta i wchodzimy do sklepu Rafaela. Nice bike. No właśnie, teraz się zastanawiacie, ukradniemy ten motor czy nie? Ukradniemy czy nie? Może ten samochód? Nie. A, dawaj motor, dawaj! Dobra, bierzemy. Dziękuję bardzo. Dobra, zmienimy na radiostację, może na Wild Style. Ciekawe, co ciekawego grają. O, już się powtórzyłem. Zbłąd stylistyczny, dobrze. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. A jedymy, jedymy. Kurka wodna. Jak ja dawno nie grałem w Vice City na PlayStation 2, muszę sobie przypomnieć. A właśnie. Pojedziemy tutaj, ponieważ tu są zazwyczaj jakieś fajne skarby. Niech tylko znajdę. Tu powinien być pancerz. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Kurczę, a jak nie ma to... Nie, to jest ukryta paczka. Aha, dobra. Może być. No, już stówkę żeśmy zarobili. Wydawało mi się, że tu jest kamizelka kuloodporna, ale to nic. Znajdzie się kiedy indziej, albo kupi się w amunacji, prawda? Tu jeszcze jest broń dodatkowa, warto by ją wziąć na późniejsze misje. Z pewnością się ta broń przyda. Dobra, 17 naboi na 17... No, to łącznie 34 naboje, jak się jeden magazynek skończy, dwa magazynki mamy. Dobra, ja sobie tutaj zaparkuję. I idziemy zobaczyć kolejną cutscenkę. O, do misji The Party. Zapraszam was serdecznie do oglądania. Już raptem 5 minut minęło, ale co tam. Let's go. Buenas noches. I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg. I hope any recent problems have not affected his health or mental well-being, Mr. Rossetti. He's just got a touch of agoraphobia. Excellent, excellent. And you? I just want my merchandise. Ah, it's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Miss Davis! Cara mia, could you look after our guest while I attend to my necessary obligations? Of course, Daddy. Please, excuse me. Mercedes? You try living with it. Ładna ta Mercedes. Anyway, nie powiem, że nie. Let me point out some of our more distinguished guests. That's our congressman Alex Shrub with rising silicone star. And has he met my lovely wife, Laura? No? Well, unfortunately, she's in Alabama. This is Candy. And yep. Over there, we have the Vice City Mamba's star titan, BJ. Always the charmer. I blacked down on him, and then I put him in a wheelchair. That is good. Well, now, I'm looking at some prime... And that poolside amphibian is Jez Torrent, lead singer with Love Fist. Can I tell you? Do you know how they play ping pong? In silence. Let me tell you. It does not involve a paddle, if you know what. Impotent. And the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right-hand gimp, Gonzalez. And the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Steve Scott. Throws a passion with the nympho invaders when the giant shark comes in and just bites. Większość tych bohaterów poznamy w późniejszej naszej przygodzie z grą. Your party's a triumph. I zdarzą się takie okazje, że będziemy dla nich pracować, prawda? Zapewne każdy już z was grał w Vice City, więc nie muszę już wam czego tak naprawdę mówić. Wszyscy już to znają na pamięć. Time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies, amigo. Who's the loudmouth? Ricardo Diaz, he's Mr. Coke. Pan Coca. Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Actually, take me to the pole position. Mercedes poprosiła nas, abyśmy zabrali ją do klubu pole position, nieopodal jachtu. I tak też zrobimy, ale zamiast jakichś wyborowych bryczek spośród tych, które mamy tutaj, wybiorę sobie limuzynę, ponieważ ja uwielbiam limuzyny, szczególnie takie długie pojazdy. Wsiadaj. Will you be working for my father? Maybe. Do you mind me resting my hand in your lap? Maybe. It's so difficult having a rich and powerful father. Vamos. Dobra. Teraz trzeba uważać, żeby nie uszkodzić limuzyny, ponieważ ja uwielbiam jeździć takim samochodem w idealnym stanie. Tędy sobie pojedziemy. Ten kawałek za bardzo mi się nie podoba. Nie wiem, dam na Wave 103. No dobrze, niech poleci szybko. Dobra, zatrzymaliśmy się. I odwieźliśmy w ten sposób Mercedes do klubu Pole Position. I tak ten sposób zarobiliśmy również 100 dolców. Dobrze, drodzy bracia i siostry, serdecznie wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, chociaż nie był to aż tak interesujący odcinek. Ja sobie tym raz pojadę do mojego hotelu, do Ocean View.
w dzielnicy Ocean Beach, która jest nieopodal. Dobrze, drodzy bracia i siostry, co by wam tu jeszcze powiedzieć? Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. W przyszłym odcinku wykonamy sobie kolejne misje. Jednak ostrzegam was, że seria Grand Theft Auto Vice City na PlayStation 2 w ramach cyklu Car Selling Place Games nie będzie ukazywać się dosyć często, ponieważ ja muszę skończyć jeszcze Let's Play z gry Need for Speed Most Wanted i wideo solucje z gry Need for Speed Hot Pursuit 2. Zatem myślę, że ta seria będzie się ukazywać w postaci dwóch odcinków na jeden bądź dwa tygodnie. Proszę się nie obrażać, bo ja mam jeszcze inne serie i pragnę je skończyć jak najszybciej. A zbliżam się już do samiszkiego końca. Dobrze, drodzy bracia i siostry. Jeszcze raz wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Kawal, pytanie do ciebie. Jak oceniasz dzisiejszą misję? Tak, tak. Mission accomplished. Dziękuję ci bardzo za twoją opinię. A w międzyczasie, drodzy bracia i siostry, żegnam się z wami serdecznie i pamiętajcie, nasza ideologia The Brotherhood of Lost Souls brzmi Fight for Metal, Operari Diaboli, Peace True Power i Stay Sick Maggots. Trzymajcie się, cześć, awe, do następnego odcinka.